Siemaneczko, witam was, tutaj Bublan Toski z nowym gliczem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowego godmoda dla pojazdów. Jest to bardzo łatwy glitch, który może wam się bardzo przydać na trollowanie graczy na sesji, na robienie różnych misji z dostawami, które możecie robić swoimi pojazdami. Glitch jest bardzo łatwy na samym początku. Oczywiście pozdrawiam wszystkich oglądających, elo! Jak widzicie, glitch jest na niezniszczalny samochód. Samochód jest nie do zniszczenia. Nie ma szans, żeby go wysadzić. Do glitcha będziecie potrzebowali jakikolwiek pojazd, jednak najlepiej robić to właśnie na tym BWP, który ma te zwykłe podstawowe działko. Dlaczego zwykłe podstawowe działko? Bo tam nigdy nie kończy się amunicja, a ten samochód jest sam w sobie dosyć szybki, dużo szybszy i zwinniejszy niż czołg, a z tym działkiem jest naprawdę nieskończoną maszyną śmierci. Do glitcha potrzebny będzie wam znajomy, który będzie miał ustawiony inny tryb celowania niż wy. Tryb celowania zmieniamy na fabule lub na kreatorze, wchodzimy start i w ustawienia i tam mamy sterowanie i trzeba ustawić sobie inny tryb celowania niż ma nasz znajomy. Jak macie to już zrobione, musicie być oczywiście na innych sesjach, jeżeli chcecie być w innych trybach celowania. Wasz znajomy wysyła wam zaproszenie, akceptujecie je po prostu stojąc na sesji, potwierdzacie pierwszy komunikat, anulujecie drugi komunikat, później jedziecie w stronę bazy. Potrzebna będzie wam baza, nieważne która baza i nieważne jaki pojazd, możecie to robić na każdej bazie i na każdym pojeździe. Ja to robię na BWP, no bo to wtedy jest najbardziej sensowne. Jak tutaj jesteśmy już przed swoją bazą, mówimy znajomemu, żeby wysłał zaproszenie lub dołączamy do niego samemu i wjeżdżamy do bazy. Potwierdzamy pierwszy komunikat, zostajemy na tym drugim komunikacie. Na razie go nie potwierdzamy ani nie anulujemy. Musimy tutaj czekać od 3 do 5 minut. Ja poczekałem 5 minut, żeby być pewnym. Także od 3 do 5 minut czekacie na tym drugim komunikacie i musicie poczekać tyle czasu. Możecie próbować wcześniej, ale może wam się to nie udać. Jak minie ten czas, 3 do 5 minut, po prostu klikacie nie. Trzeba kliknąć nie. Ten glitch również działa na PC-cie, na PS4 i na Xbox One. Także potwierdzamy, znaczy anulujemy ten komunikat i wbijamy się na nieskończone ładowanie na czarnym ekranie. Wtedy potrzebujemy znowu zaproszenie od naszego znajomego, który jest na innej sesji z innym trybem celowania, lub po prostu sami do niego dołączamy. Potwierdzamy pierwszy komunikat i drugi komunikat anulujemy. Jesteśmy teraz pod mapą w zamrożonym pojeździe. Jesteśmy pod mapą w zamrożonym pojeździe, dlatego teraz musimy powiedzieć naszemu znajomemu, który jest na innej sesji z innym trybem celowania, żeby wszedł do tytanicznej roboty, do lobby, czyli do momentu, kiedy można wykupić amunicję i kamizelkę, nie dalej, i znowu wysyła nam zaproszenie lub dołączamy do niego samemu przez listę znajomych, to naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi, żeby później potwierdzić pierwszy komunikat i anulować ten drugi komunikat. Dzięki temu odmrozicie sobie ten pojazd pod mapą. Będzie można z niego wyjść wtedy. No i wtedy ten glitch będzie praktycznie zakończony. Ale na razie czekamy na znajomego. Właśnie wysyła mi zaproszenia, już widzę. Jest na tytanicznej robocie w innej sesji z innym trybem celowania. To jest bardzo ważne. Wasz znajomy jest w tytanicznej robocie. Wy jesteście na tym pierwszym komunikacie, że czy chcecie do niego dołączać. Mówicie znajomemu, żeby wyszedł z tytanicznej roboty. Jak jest na sesji, potwierdzacie wszystkie te komunikaty. Także znajomy wysyła wam zaproszenie z tytanicznej roboty. Potwierdzacie je, jesteście na pierwszym komunikacie, mówicie znajomemu, żeby wyszedł z tytanicznej roboty, potwierdzacie wszystkie te komunikaty, odradzacie się tam pod mapą, wychodzicie z pojazdu, nagle spadacie pod mapę niżej, odradzacie się u góry na sesji. No i teraz potrzebujecie tego znajomego, który wam pomagał, żeby przyszedł i wsiadł na chwilę do tego pojazdu. Musi wsiąść na chwilę tego pojazdu, bo teraz ten pojazd jest zamrożony, dlatego czekamy na znajomego, żeby przyszedł i wsiadł do pojazdu. Dzięki temu, że znajomy wsiądzie do tego pojazdu, ten samochód będzie odmrożony, będzie miał 100% godmoda. Ten samochód już ma 100% godmoda, ale na razie jest zamrożony, nie da rady nim jeszcze pojechać. Dlatego potrzebny jest znajomy, który nam pomagał, wsiądzie do tego pojazdu i dzięki temu ten pojazd będzie już gotowy do jazdy. Pamiętajcie, żeby mieć ustawione dostęp do pojazdu na wszyscy, jak zaczynacie tego glitcha.
No i dzięki temu można będzie używać tego pojazdu. Takie to jest proste. Wjeżdżacie do bazy, akceptujecie zaproszenie na sesję od innego gracza, który ma inny tryb celowania, potwierdzacie pierwszy komunikat, na drugim komunikacie czekacie 3 do 5 minut, następnie anulujecie ten komunikat, znowu dołączacie, potwierdzacie pierwszy, anulujecie drugi komunikat i tak dalej, i tak dalej. A teraz już ten glitch jest gotowy, można jeździć tym samochodem, ten samochód ma 100% godmoda. Glitch jest bardzo prosty, jeżeli Wam się również podoba, zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Bublantowski, Wasz ziom, elo. No i teraz będziemy lecieli tutaj z tematem, zobaczycie ile przyjmie tutaj pocisków tutaj ta maszyna, zanim w ogóle cokolwiek się stanie. A nic się nie stanie, po prostu znudzi im się to strzelanie. Wchodzimy tutaj już do dalszego momentu, kiedy już są z powrotem z nami ci, którzy zginęli i też będą strzelali. Ja nawet będę za chwilę jeszcze miny zbliżeniowe zostawiał za pojazdem. Naprawdę samochód jest niezniszczalny, nie do zajechania. Dzięki temu, że robimy to na BWP, to mamy nieskończoną ilość amunicji i możemy się w miarę szybko poruszać, no bo te BWP jest chyba najszybszym takim sprzętem, który ma działo. Na pewno szybszy jest niż czołg. No i to byłoby na tyle w sumie. Zapraszam Was na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, Wasz ziom, hello!